Hej, w dzisiejszym filmie powiem Wam kilka słów więcej na temat dwóch kremów, które otrzymałam do testów pod koniec maja. Są to kremy z firmy Mizon. Jest to firma azjatycka, która produkuje kosmetyki do twarzy oraz kosmetyki kolorowe. I oba te kremy charakteryzują się tym, że mają bardzo wysoką zawartość wydzieliny ze ślimaka, która ma takie właściwości naprawcze, rekonstruujące skórę. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Dodatkowo zostańcie ze mną do końca, ponieważ pod koniec będzie mini konkurs, gdzie będzie można wygrać dwie tubki tego kremu do twarzy. Pokażę Wam oczywiście efekt przed i po. Te kremy jeszcze się nie skończyły, jestem mniej więcej w połowie. Jestem z nich zadowolona, a jeżeli chcecie usłyszeć więcej, to oczywiście zapraszam. Zacznę może od pojemności, ponieważ no nie są to pełne pojemności, ale jak na próbki są one spore. Ten krem do twarzy ma 35 ml, a natomiast krem pod oczy 15. Więc myślę, że krem pod oczy można tutaj nawet zaliczyć pod taką pełną pojemność. Cena, no jest ona spora i oscyluje gdzieś w granicach 100 zł za ten krem do twarzy. Krem pod oczy jest trochę tańszy i wydzielina ze ślimaka. Pewnie niektóre z Was będą teraz takie dosyć sceptycznie nastawione, że to pewnie brzydko pachnie czy coś, ale oba kremy nie mają prawie w ogóle zapachu i dodatkowo jeszcze tutaj Wam pokażę. Oba kremy mają bardzo wygodne aplikatory. Może ten w przypadku kremu pod oczy mógłby być trochę mniejszy, ale w obu przypadkach wydostaje się odpowiednia ilość produktu. Jeżeli chodzi o konsystencję, ten widać, że ma więcej tego śluzu ze ślimaka, ponieważ on ma taką konsystencję bardziej żelową, bym powiedziała, dosyć taką wodnistą, właśnie chyba przez to, że ma dużo tego śluzu. Natomiast ten krem pod oczy, on ma taką standardową konsystencję kremu pod oczy, jakby się poszło do drogerii i kupiło pierwszy lepszy krem. Zacznę recenzję od tego kremu pod oczy. Jeżeli chodzi o moją sytuację tutaj pod oczami, no to ja już mam 24 lata, także pierwsze zmarszczki mi się pojawiły tak mniej więcej jak miałam lat 18. Myślę, że to jest również spowodowane tym, że jednak no, mam duże oczy i tutaj szczególnie w dwóch miejscach miałam już takie dosyć głębokie zmarszczki. No i nakładałam sobie ten krem i teraz jak widzę na zdjęciach, to faktycznie te zmarszczki, te takie bardzo głębokie, spłyciły się i to mi się podoba. Również okolice pod oczami miałam dosyć taką niezabrązowioną, ale ona odstawała od reszty twarzy. I tutaj również ta okolica została lekko wybielona, co już w ogóle jestem naprawdę w mega szoku, bo ja myślałam, że to jest taka bujda, że taki efekt rozjaśnienia no, u mnie nie będzie w ogóle widoczny, bo jednak ja mam jasną karnację w porównaniu do Azjatek. Również temu kremowi nie można odmówić nawilżenia, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia żadnego filmu i również nie rolują się na nim, nie zbierają nigdzie inne kosmetyki, takie jak korektor, czy to taki w kredce, w sztywcie, czy też taki płynny, także tutaj naprawdę jestem zadowolona. Dodatkowo jeszcze ten krem, tutaj będę się trochę wspomagać, zawiera taki składnik jak EGF i przeczytałam, że to jest taki składnik, który przyspiesza tak jakby produkcję kolagenu. Nie wiem na ile jest to prawda, ponieważ też przeczytałam, że aby to zadziałało, to ten krem musiałby się wchłaniać w bardzo takie głębokie warstwy skóry, także tutaj Wam tego nie powiem, ale efekt widzę, jeżeli chodzi o krem pod oczy. I nie odbiega wyglądem w ogóle od takiego standardowego kremu, który można dostać w drogerii, więc tutaj jeżeli chodzi o te wydzieliny ze ślimaka, bo to pewnie niektórych z Was dosyć tak odstrasza, że to jest jednak śluz jakiegoś zwierzaka, to tutaj tego nie zauważycie. Jeżeli chodzi o krem do twarzy, to tutaj ta formuła już jest dosyć taka zmieniona, jak dla mnie ona jest trochę żelowa. I tym samym, no jednak widać, że tego śluzu jest więcej, bo to jest prawie 92%. Jego nakładałam sobie na całą twarz i on również ma takie właściwości jak wybielanie, nawilżanie. Jeżeli chodzi o nawilżanie, świetny efekt. Dodatkowo jeszcze wydaje mi się, że ten krem ma taki lekki efekt matujący, ponieważ skóra mi się mniej przetłuszczała. I to co zauważyłam, ja miałam zmarszczki tutaj na czole. Może one nie były jakieś super widoczne, no ale ja często właśnie tak sobie czołem ruszam. I miałam takie trzy poziome zmarszczki, to dwie z nich się
wygładziły, także już prawie ich nie widać, także ja tutaj naprawdę byłam w mega szoku, bo dla mnie, jak dostałam te kremy, to stwierdziłam, a krem ze ślimaka to taka bujda, ale faktycznie widzę ten efekt. Czytałam również na internecie, że dziewczyny też doradzały, aby stosować te kremy ogólnie z resztą serii, bo tak to nie zadziałało ją. Ale to, co ja widzę, to te kremy faktycznie działają. Także jestem naprawdę pod wrażeniem. Tu jeszcze przeczytam, co napisał producent. Jest to naprawczy krew z filtratem śluzu ślimaka, 92%, który wspomaga walkę z niedoskonałościami skórnymi, takimi jak rozszerzone pory, blizny, zmarszczki, przebarwienia. Odżywia i nawilża. Także ja tutaj się pod tym mogę podpisać. Może tutaj taką bliznę, co mam po ospie, no to ona nie jest jakoś mocno spłycona, ale tutaj te zmarszczki pod, znaczy zmarszczki na czole, tutaj te bruzdy, chociaż ja ich nie miałam zbyt duże, no to są spłycone i też ta twarz jest taka promienna, że jak się patrzę na siebie, jak nie mam makijażu, to ta twarz nie jest taka przemęczona, tylko widać, że coś tam nakładam na nią, co faktycznie działa i sprawia, że ta skóra jest taka odżywiona, promienna, bardzo młoda. Kwestia niedoskonałości no się nie wypowiem, ponieważ ja jednak nie mam zbyt wielu niedoskonałości na twarzy, no tam podczas okresu, przed okresem coś mi wyskoczy, ale tak nic, więc tutaj mam szczęście. Jeżeli chodzi o rozszerzone pory, to również zauważyłam, że na nosie te pory są mniejsze, a ja właśnie tutaj mam największy problem z porami, ponieważ oprócz tego, że mam piegi, to mam jeszcze pory i to... Także mój nos momentami wygląda na zbliżeniach jak kretowisko, ale ogólnie naprawdę jestem pod wrażeniem tych kremów i polecam Wam serdecznie, a na dowód, że nie jestem gołosłowna, to macie tutaj zdjęcia przed, jak wyglądało moje czoło na przykład, oraz reszta twarzy i po, tutaj już macie całą twarz, zdjęcie jest zrobione telefonem, ale wszystkie upiększacze są wyłączone, ponieważ no, tego nie potrzeba i ja widzę efekt i mam nadzieję, że Wy również, szczególnie widzę tutaj efekt pod oczami, no jak już wcześniej wspomniałam, na czole. I komu mogę polecić te kremy? Może nie tyle co nastolatkom, tylko właśnie osobom takim w moim wieku, ja już jestem prawie przed, no, jestem przed 25 rokiem życia, ale te kremy oba fantastycznie nawilżają skórę i również spłycają, no, w moim przypadku, pierwsze zmarszczki, więc takim osobom na pewno kremy mogę polecić. I teraz to, na co pewnie czeka większość z Was, czyli konkurs. Drogeria internetowa Ekobieca przygotowała dwie tubki tego kremu do twarzy. I jakie są zasady? Ponieważ to ja wybieram zwycięzcę, Ekobieca tylko i wyłącznie wysyła Wam nagrody, to zasady będą takie, że trzeba oczywiście być moim subskrybentem, trzeba polajkować ten film, polajkować Ekobiecą na Facebooku i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie swojej pielęgnacji latem? I to może być jakiś zabieg, może być jakiś trik urodowy, interpretacja dowolna. Wybieram oczywiście najbardziej kreatywną odpowiedź, możecie napisać wierszem. Może nie rysować, bo jednak no nie miałabym jak tego obejrzeć. I konkurs będzie trwał tydzień, począwszy od dzisiaj. Później wybiorę oczywiście zwycięzcę, skontaktuję się z Ekobiecą i to ona wyśle Wam nagrody. Także mam nadzieję, że taki konkurs Wam się spodoba. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że konkurs Wam się spodobał i weźmiecie w nim udział. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!